Na koniec coś dla miłośników szybkiej jazdy. Już po raz 17 kierowcy rywalizowali w samochodowym rajdzie w Mińsku Mazowieckim. W imprezie mógł wystartować każdy, kto ma prawo jazdy, pełnoletniego pilota oraz zarejestrowany samochód z ważnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem. Nie dziwi zatem wysoka frekwencja. Chętnych do rywalizacji w Mińsku Mazowieckim nie brakowało. Rekordowa ilość zawodników, bo 38 załóg wystartowało wczoraj. Wczoraj było 11 prób sportowych, takich, których wymagających. No, dzisiaj była super próba. No, tutaj super próba też do tradycji weszła. No, zamykamy centrum miasta. Kolejna okazja do wspólnego ścigania we wrześniu w Wyszkowie. Dziś to wszystko w wiadomościach sportowych. Teraz zapraszam na Kurier Warszawy i Mazowsza. Dobranoc.